Witam wszystkich serdecznie na kanale Wing Chun Poland. Dzisiaj powiem Wam w 6 punktach, jak zostać mistrzem sztuk walki. Ale nie tylko. Oprę się o zdarzenia, wydarzenia z mojego życia, z życia naszych mistrzów, tak żeby Wam w jakiś sposób wskazać drogę do osiągnięcia mistrzostwa. Zasada numer 1. Zaufaj sobie. Uwierz w siebie. Uwierz w swoje marzenia. Bardzo często staramy się iść drogą innych ludzi. Staramy się słuchać rad naszych bliskich. Staramy się spełniać oczekiwania, ambicje ludzi, którzy są dla nas ważni, bo w jakiś sposób chcemy ich uszczęśliwić. Tylko problem polega na tym, że to my musimy być szczęśliwi poprzez to, co robimy. To nasze wybory, nasza droga życia powoduje radość w naszym sercu. Zwróćcie uwagę, wielki mistrz Ip Man pochodził z bardzo bogatej rodziny. Praktycznie miał wszystko, co chciał, ale on chciał chodzić na kung fu. Chciał ćwiczyć Wing Chun. I nawet w momencie, kiedy dostał cenę, która była olbrzymia, nawet na jego możliwości, ale pamiętajcie, że jego możliwości były ograniczone, bo był młodym chłopakiem, on zdecydował się, że chce podjąć wysiłek, żeby trenować sztuki walki. Sijo Lengting również poszedł do szkoły swojego wuja. Fakt, może nie miał od razu zbudowanych wielkich marzeń, że będzie w tym momencie wielkim mistrzem, który praktycznie na całym świecie ma swoich przedstawicieli, ale miał pragnienie. Miał, jak to mówią klasycy, miał sen. Zasada numer 2. Łam zasady. Łam konwenanse, ale nie łam prawa. Czyli staraj się iść nowymi szlakami, nowe szlaki wytyczać, iść nową drogą, ale nie krzywdź nikogo, krocząc tą drogą. Zwróćcie uwagę, mistrz Ip Man był pierwszym mistrzem w naszym stylu, w naszej sztuce walki, który rozpoczął nauczanie publiczne. Sijo Lengting był, czy jest pierwszym człowiekiem, który zaczął nauczać Wing Chun ludzi spoza nacji chińskiej. I po pierwsze, złamał zasady, złamał konwenans, ale nie złamał prawa. Zrobił coś nowego, coś, czego nikt nigdy przed nim nie zrobił wcześniej. Ze swojego doświadczenia powiem tak. W momencie, kiedy rozpoczynałem trening Wing Chun, padło hasło, szukamy nowych asystentów. I teraz wyobraźcie sobie, że trenowałem miesiąc czasu i podniosłem rękę. Sami doskonale wiecie, że żeby zostać asystentem, potrzebujecie bardzo dużo czasu. Ja też to wiedziałem, ale w tym momencie nie myślałem zbyt logicznie. Byłem zafascynowany tą szansą, która przede mną stoi i chciałem ją sobie dać. Zasada numer 3. Nie bój się porażek. Nie bój się przegranych. Nie bój się niepowodzeń. Przecież to jest normalne, jeżeli wchodzisz na jakąś ścieżkę, która jest nową ścieżką, która jest ścieżką, która ma cię doprowadzić do ambitnego celu, to musi się skończyć porażką. Nie ma takiej opcji. Pamiętajcie, że mistrz to jest człowiek, który wstał o jeden raz więcej niż ten, który jest pokonanym. Bo na drodze, która ma nas doprowadzić do szczytu, zawsze będą problemy, zawsze będą niepowodzenia, zawsze będą wyzwania. Tym bardziej, jeżeli będzie to świeża, nowa trasa, którą nikt wcześniej nie przeszedł. Tak samo tutaj, w waszym wypadku, musicie godzić się na porażki. Ja w swoim życiu odniosłem bardzo wiele porażek. Popełniłem wiele gaf, wiele błędów. Najważniejsze, żeby się z tych błędów uczyć. Myślę, że nasi wielcy mistrzowie również nie mieli sielankowej drogi. Jeżeli się odniesiemy do życiorysu mistrza Ip Mana, czy do vloga o mistrzu Ip Manie, to sami usłyszycie, jak dużo trudnych chwil miał w swojej karierze. Jak dużo niepowodzeń go spotkało na drodze ku praktykowaniu Wing Chun. Jaką wielką pigułkę porażki i goryczy musiał przełknąć, przegrywając z Lengbikiem, ale nie poddał się. Nie poddał się, szedł dalej. I
został naszym wielkim mistrzem, królem Wing Chun, dzięki któremu wszyscy ludzie na całym świecie mogą ćwiczyć tą piękną sztukę walki. A jeżeli chodzi o Sijo Lengtinga, również na pewno w jego życiu było wiele problemów, wiele niepowodzeń. Sam opowiada o tym, jak dużo trudu miał, żeby zacząć ćwiczyć Wing Chun u mistrza Ip Mana, jak dużo rzeczy musiał na nowo powtarzać i poprawiać po swoim momencie, kiedy zaczął ćwiczyć u mistrza Ip Mana, korygując błędy, których niestety doświadczył od wcześniejszego nauczyciela. Więc słuchajcie, nie bójcie się przegrywać, nie bójcie się porażek. Pamiętajcie tylko, żeby z każdej porażki dźwignąć się, wstać i iść dalej do przodu. Zasada numer 4. Ignoruj pesymistów. Ile to razy w życiu usłyszeliście, to nie ma sensu, mi się nie chce, ja bym tak nie mógł, po co to robisz? W ogóle nie lepiej ci jest usiąść, odpocząć, chodź z nami na miasto, chodź z nami na imprezę, chodź, wychilluj, przestań szaleć, przecież to jest głupie, co ci to da? Tacy ludzie podcinają nam skrzydła. Ja sam pamiętam wielu ludzi w moim życiu, którzy mówili do mnie w momencie, kiedy pakowałem torbę na trening, daj spokój, ej, chodź z nami lepiej na miasto, chodź na imprezę, daj sobie z tym spokój. Takich ludzi trzeba od siebie odcinać. Jak to mawiają? Z kim przystajesz, taki się stajesz. Więc starajcie się szukać oparcia, szukać motywacji, szukać podobnych sobie szaleńców, pasjonatów, sympatyków tego, co chcecie w życiu robić. A na pewno będzie wam łatwiej, bo w momencie potknięcia, czyli tej porażki, ci ludzie też pomogą ci się poniekąd dźwignąć. Zasada numer 5. Pracuj ciężko. Jest to prosta zasada, jest to krótka zasada, ale bardzo trudna, tak naprawdę najtrudniejsza do wykonania. Ponieważ bardzo wielu ludzi mówi, że są zmęczeni, że nie mają czasu, że mają wiele innych obowiązków. Chińskie przysłowie mówi, jeżeli masz mało czasu, znajdź sobie kolejne zajęcie, a czas znajdzie się sam. I myślę, że jest w tym trochę prawdy. Sam wiem, jak to jest, jeżeli jest taki dzień, który praktycznie jest dniem bez planu. Więc najbardziej proste rzeczy zajmują najwięcej czasu, ponieważ muszę się jakoś do tego przygotować. To się wszystko rozwleka, to się wszystko rozciąga i nagle, zanim się obejrzę, już jest pół dnia, a nawet już jest wieczór. Ale w momencie, kiedy budzę się rano ze świetnym planem, co mam robić, albo z bardzo dużą ilością obowiązków, to nie mam czasu myśleć o tym, że nie mam czasu, tylko krok po kroku staram się je wszystkie wykonać. Oczywiście, czasem wpadam do punktu numer 3, czyli coś mi się nie uda, ale skoro mi się nie udało raz, to muszę znaleźć sposób inny, żeby rozwiązać ten problem, czyli pracuj ciężko. Na koniec zasada numer 6, daj coś od siebie. W momencie, kiedy osiągnąłeś sukces, musisz się podzielić tym szczęściem, bo pamiętajcie, że dobro jest wartością, która pomnaża się, gdy ją dzielimy, albo dzieląc ją, pomnażamy ją. Więc w momencie, kiedy osiągnąłeś sukces, na przykład zostałeś mistrzem sztuk walki, to nie patrz z pogardą na tych ludzi, którzy są początkujący, którzy są zagubieni na sali, tylko podejdź, pomóż im. Jeżeli ktoś jest w jakiś sposób podłamany, podejdź, podaj mu pomocną dłoń, uśmiechnij się do niego, posłuchaj mu radą, podziel się swoim doświadczeniem. Jeżeli osiągasz wielki sukces biznesowy, podziel się tym bogactwem. Dlaczego nie? Jeżeli ty masz takie umiejętności, które w jakiś sposób zapewniają ci dobrobyt, to myślę, że największą radością jest to, jeżeli tym dobrem, tym dobrobytem będziesz mógł się podzielić z innymi. A więc podsumujmy. Zasada numer 1. Uwierz w siebie. Wierz w swoje marzenia. Zasada numer 2. Łam zasady, ale nie łam prawa. Łam konwenanse, ale nie krzywdź innych. Działaj wedle prawa, ale szukaj nowych rozwiązań. Zasada numer 3. Nie bój się porażek. Porażka
to rzecz normalna w momencie, kiedy próbujesz nowych rzeczy. Zasada numer 4. Ignoruj pesymistów. Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy w jakiś sposób cię odciągają od twojego celu. Zasada numer 5. Pracuj ciężko. Nie bój się tego. Nie bój się wysiłku, nie bój się wyrzeczeń, pracuj ciężko. Zasada numer 6. Daj coś od siebie. Podziel się swoim szczęściem z innymi. Moi drodzy, tych 6 zasad doprowadzi was w miejsce, które będzie dla was miejscem szczęścia, miejscem radości. Ale co jest najważniejsze? Musicie sami sobie odpowiedzieć, co wam sprawia radość. Jeżeli wykonacie ten pierwszy krok i będziecie podążać według tych 6 zasad, nie tylko sami będziecie na końcu tej drogi pełni szczęścia, ale tym szczęściem obdarujecie innych ludzi. Mam nadzieję, że to wam pomoże na waszej drodze Wing Chun, w którymkolwiek miejscu aktualnie jesteście. Mam nadzieję również, że zasubskrybujecie nasz kanał, wciśniecie łapkę w górę i zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie.